Nie był to łatwy mecz, zgadza się, napłaciliśmy się trochę. Po tej porażce w Rumunii chciało się nam odbudować jakby swoje morale i dziękujemy kibicom za liczne przybycie i dopingowanie nam. Pierwszy set był bardzo trudny, jak pokazuje wynik 30 do 28. Przeciwnicy Częstochowy złapali wiatr w żagle i grali przed swoją publicznością bardzo dobrze. My z kolei straciliśmy troszeczkę koncentrację, oczywiście nie mówię o żadnym niedocenieniu przeciwnika, tylko o swoich błędach, że popełniliśmy parę jakichś błędów w końcówce, co skutkowało przegranym setem, ale później już coraz bardziej nakręcaliśmy się i wygraliśmy 3-1. Już pewnie kontrolując to spotkanie do końca. Na pewno drużyna z Częstochowy zagrała na wysokim poziomie. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy my na gorszym, czy po prostu byli w tym secie lepsi. Szkoda, że tak się stało, ale cieszmy się z 3 punktów. Powiedzmy, że lekko się przełamaliśmy, choć wcale po prostu po tej porażce w Krajowej potrzebowaliśmy tego zwycięstwa. Ja nie muszę ich obdarowywać, oni wiedzą, że mają w tym swój udział. Naprawdę te statuetki to jest miły dodatek, ale nie jest ważny. Naprawdę znowu mogę ją podzielić i dać każdemu po kolei. Tak bym zrobił. Nie zlekceważymy rywala, myślę, że podejdziemy do tego meczu tak jak do każdego innego. Wiadomo, drużyna z Bielska nie będzie miała nic do stracenia, więc musimy się sprężyć i zdobyć te 3 punkty. To był ciężki mecz na pewno, bo nie zagraliśmy swojej najlepszej siatkówki, ale musimy być zadowoleni z tego, że mamy 3 punkty do tabeli i dalej utrzymujemy się na drugiej pozycji. To jest bardzo ważne. A co do naszego stylu, to oczywiście jest on ważny i musimy nad nim pracować na treningach. Jesteśmy przygotowani na to, że każdy przeciwnik będzie grał zawsze dobrze, nie liczymy na ich błędy, my skupiamy się na sobie i raz to wychodzi lepiej, raz gorzej. Dlatego tak jak mówię, najważniejsze dzisiaj są 3 punkty, a nad stylem musimy dalej pracować.